taki artykuł w Gazecie Wyborczej. Rząd chce łączyć lotniska. Resort Infrastruktury i Rozwoju chce przekonać samorządy do stworzenia wspólnej strategii lotniskowej, by nie powstawały porty bez pasażerów. Nie mogę samorządom nakazać ani zakazać polityki budowania lotnisk, bo samorządy robią to na własne ryzyko, mówi Wyborczej minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak, ale chciałabym je namówić, abyśmy wspólnie stworzyli strategię dla rozwoju rynku lotniczego w Polsce. Ta strategia nie może być regionalna, tylko silnie umocowana w kontekście całego kraju. Inaczej czeka nas duże ryzyko chybionych inwestycji, mówi pani minister. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ja widziałam takie migawki z różnych portów lotniczych, z różnych miast, które są kompletnie opustoszałe. Właściwie nie wiadomo, po co zostały zbudowane. To tak jak w Hiszpanii będzie niedługo, Piotr prawda? Kuczyński. No bo tam przecież lotniska są zamykane. Na jednym z nich, takim zupełnie pustym, Almodóvar zrobił część swojego filmu, prawda? W związku z tym u nas to zaczyna wyglądać tak samo i pani minister Wasiak, można powiedzieć, że rychło w czas o tym mówi, kiedy już te lotniska stoją puste. No właśnie, to no. Co zrobić, skoro no właśnie, stoją? No, ja nie bardzo wiem, co to skomasowanie miałoby tutaj coś dać, jakaś wspólna polityka, no kiedy tak, one już ale są. Jeśli, znaczy, decyzje podejmowały władze regionalne, niech wezmą odpowiedzialność tak za te jest, decyzje. Ja się zgadzam, oczywiście no. Muszą dopłacać, jeżeli chcą, żeby lotnisko z dwoma kursami samolotów funkcjonowało. I takich lotnisk mamy wiele i oczywiście jakaś polityka państwa w sensie oglądu całości sytuacji jest potrzebna, ale na zasadzie pewnej ekspertyzy, a następnie no, te samorządy wojewódzkie, bo to na tym poziomie są rozstrzygane te decyzje i niektóre miasta mają takie ambicje, żeby mieć lotnisko, niech biorą za to odpowiedzialność i niech informują mieszkańców, na czym ta polityka polega, bo ona na ogół polegała na tym, że zachęcały władze lokalne przewoźników lotniczych do lądowania na ich tych zbudowanych czy otwieranych lotniskach, ale oczywiście po zaniżonych cenach opłat lotniskowych, które różnice dopłacały pomiędzy kosztami a tymi opłatami władze lokalne. I nawet znam władze przypadki, lokalne, że, różne kombinacje były wstawiane trzecie podmioty jako pośrednicy w tego typu transakcjach. Nie chcę wymieniać tutaj miast, gdzie to się odbywało. Więc no, znowuż wracamy, tak jak przy frankowiczach, do odpowiedzialności za podejmowanie decyzji.